jesteśmy właśnie na drodze, na Key West. Mama, jak się podobasz ocean z dwóch stron? Pięknie. Ta woda jaka pięknie. Nie widać, dokąd ta droga sięga. Ale na pewno na 7 mil. A skąd to wiem? No zauważyłam tabliczkę z informacją. Na Key West 90 mil do Kuby. Wczoraj musiało być duże fale, to jest dziura, bo woda aż tam stoi. Musiał tak się wylać. Wszędzie to też glony. Sapią strasznie taką rybą. Lubię tego zapachu. Jesteśmy przy punkcie widokowym. Miejsce, gdzie trzeba czasnąć fotkę, jak już jest na Key West. 80 mil do Kuby. I teraz idziemy dalej. Idziemy właśnie na jakiś lunchik. I ciekawostką Key West, że wszędzie chodzą koguty po ulicach. Akurat teraz zaparkowaliśmy auto i już widziałam jednego, ale gdzieś zwiało. Zaraz go znajdę. Przepuści nas pan? Fajne mają kolory domków. To takie miętowe. Taki żółty. Taki też niebieściutki. Rybka dosyć mocno słona. Kolesa bardzo bez szału, a ten makaron już całkiem, więc jak będziecie tu zamawiać, to chyba najlepszym wyborem dodatku do rybki kanapki jest ziemniaczek. Ziemniaczek spróbuję. Jest bez szału. Bez szału, tak jak Kasia mówi. Więc 5 na 10. No. Tak się prezentuje nasz rachunek. I tak, wzięliśmy sałatkę, zupkę z czarnej fasolki, moje kasę. Kanapki zrobią spoko, trochę przesolone, ale mimo wszystko warto spróbować czegoś nowego. I oczywiście ciasto Key Lime Pie, które jest bardzo popularne w tych regionach. I możecie znaleźć albo trochę na kwaśno bardziej, albo na słodko. To było akurat bardziej na kwaśno i według nas bardzo spoko. Thank you.
bardzo najedzeni. Ale idziemy spróbować key lime pie w bardziej słodkiej odsłonie. Jeden kawałek na chyba wszystkich pięciu, bo nie damy rady. Próbujemy key lime pie z drugiego miejsca, czyli te bardziej słodkie. Mama, zrobisz test smaku? Oczywiście. Bardzo podobne, jo. Słodszy niż tamten, czy nie? Zbliżony do tamtego, też paśne. Bardzo podobne, nie? Mhm. Wypożycza skutery wodne, to musi uważać na manaty, bo sporo ich w tych rejonach i często same chcą wejść na jakąś łódkę albo coś, stoi przy brzegu. Śmieszne. Mam nadzieję, że jakoś zobaczę w buza. Ale gorąco, ale już kończymy zwiedzanie Key West. Zostało nam jeszcze właśnie oglądanie portu, a potem plaży. Powinna taka najedzona, że ledwo nogami przebieram, ale warto było. Oczywiście dwa dania musiałam zjeść, bo po co jedno, jak można zjeść żyć i dwa? Danie się zmieściło, to już z ciastem miałam problem. A jak już z ciastem miałam problem, to wiedz, że coś się dzieje. Gigantyczne drzewo. Jesteśmy na jednej z plaż na Key West i to jest jedna z plaż, albo jedyna, na której można znaleźć palmy. Więc fajnie, jakoś nie zwróciłam uwagi w sumie, jakby się na Miami Beach czy Jacksonville kiedyś, że właśnie palmy nie ma na plażach i pełno kokosów. Trzeba uważać, bo spadną na łeb. Proszę, że tam jeden był. Zobaczcie sami. Czyżby to piękna Kasia stała w glonach na Key West Beach. Biedna spaliła sobie całe ramiona wczoraj, mimo wszystko smarowaliśmy się. Ale mimo to jest czerwone ramię. Dlatego muszę tak trzymać moje talii. I co, smarowałaś się wczoraj filtrem? A mimo wszystko, zobaczcie. Nie. Nie ma żartów, jednak się pojedzie i to słońce daje. Bez filtra nie rusza, a z filtrem, no cóż. Nie, bo ja tak psikałam, wiesz, Tutaj przez ten prostu nie chciałam sobie bluzki powrócić, nie? I takie, teraz dzisiaj płacę cenę. Płaci cenę. Tej decyzji. Następnym razem będzie git. O, jestem, to nie odezwano. Myślisz, że jedzenie ma. Co, zabierze całą rękę. To rzuciłam ziarno. Nie dał się nabrać. Teraz byłem na rybach, miałem kolankę.